kochani, dzisiaj chciałam Wam pokazać kosmetyki firmy Norelle Doctor Wish. Są to kosmetyki znajdujące się głównie w gabinetach kosmetycznych, takich właśnie spa i tak dalej. Ja jednak dzięki uprzejmości tej firmy dostałam do testów właśnie kilka produktów w czasach, gdy najbardziej potrzebowałam jakiejś nowej pielęgnacji, nowej zmiany, ponieważ moja skóra była w bardzo złym stanie. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak te produkty u mnie się sprawdziły, ile wytrzymały i tak dalej. Chciałam zrobić recenzję wcześniej, czy tak po miesiącu użytkowania, ale stwierdziłam, że to nie będzie miało sensu, ponieważ nie będzie widać, jak te produkty wpływają na skórę. A teraz po prawie 3 miesiącach już coś widać, więc mogę Wam powiedzieć, jakie są efekty. Pierwsze, co chciałabym pokazać, są to kremy do twarzy, które dostałam na dzień i na noc, dwa różne. Zacznę od kremu na dzień z serii multiwitaminowej. Jest to energetyzujący sorbet witaminowy, którego zapach po prostu powala na łopatki. Piękny, piękny zapach, po prostu dla samego tego zapachu chce się otwierać to opakowanie. Krem bardzo ładnie się wchłania, dobrze nawilża, nie zostawia tłustej warstwy na skórze, jest idealny pod makijaż. Długo się utrzymuje to nawilżenie. Przejdę teraz do kremu na noc, którego niestety nie mogę stosować, ponieważ przyszłam na tą kurację retinoidami i przy tej kuracji nie wolno stosować żadnych peelingów, a ten krem zawiera w sobie kwasy, więc tym bardziej nie wiem, co by się stało z moją twarzą, wolę nie próbować. Jednak stosowałam go miesiąc i mogę Wam troszkę o nią powiedzieć. Jest to seria Glycolic Acid, krem wygładzający anti-age z kwasami AHA i ekstraktem z irysa. Ten krem po prostu świetnie sprawdza się w połączeniu z tym kremem na dzień, ponieważ nie pozostają na skórze żadne suche skórki. Skóra rano po tym kremie nie jest ani tłusta, ani się nie lepi. Ona jest taka przyjemnie gładka, fajnie rozświetlona. Mimo tego, że miałam trądzik naokoło ust tutaj, to ona i tak wyglądała na taką żywą, zdrową, pobudzoną. Nie wiem, jak to jeszcze wyrazić. To jest taka świetlista, coś takiego. Krem też bardzo fajnie pachnie. Fajnie nawilżał skórę, nie podrażniał mi oczu. Bardzo ładne opakowanie, fajnie wygląda. No jedynie do czego mogę się przyczepić właśnie w tych opakowaniach, że trzeba tam wtykać palec. Ja tego nie lubię, nakładałam to takim jednorazowym patyczkiem. Ten produkt jest naprawdę warty wypróbowania, bo jest delikatny, ale jednak skuteczny. I dwa toniki, które dostałam, oczywiście każdy z innej serii. Jedna jest to seria Acne, czyli tonik antybakteryjny, a drugi jest to seria multivitamin, czyli rozświetlający tonik witaminowy. Ten tonik antybakteryjny miałam stosować na dzień, po umyciu twarzy, tonik, krem na dzień, krem z filtrem. I tak też robiłam i ten tonik bardzo fajnie odświeżał mi tą twarz po nocy, fajnie wszystko takie się robiło czyste, ale nie ściągnięte. Ma bardzo fajny skład, nie zawiera sobie alkoholu, fajnie tą skórę oczyszcza. I kolejny tonik jest to ten tonik z serii multivitaminowej, rozświetlający tonik witaminowy, który pachniał tak samo zabójczo jak ten krem na dzień, bo to ta sama seria. Na wieczór fajnie koił skórę, tak ją wiecie, jeszcze nawilżał. Ona była taka ukojona, właśnie uspokojona, nie była zaczerwieniona, co było aż dziwne. Jedna pompka wystarczy spokojnie, żeby tą twarz przemyć nawet wacikiem. Jak dla mnie to super. Ja te toniki i żele stosowałam czasami 3-4 razy dziennie, w zależności od tego, jak było gorąco, jak się czułam, jakie miałam wrażenie na skórze. 3-4 razy dziennie, a i tak one świetnie sobie dawały radę. Moja skóra w ogóle nie była podrażniona, nie była zaczerwieniona, nic mnie nie spędzało, nic mnie nie szczypało, także same plusy. I ostatnia rzecz jest to żel antybakteryjny myjący do twarzy. I zużyłam go pod koniec sierpnia, także na 2 miesiące spokojnie starczy przy 3-4 razy dziennym używaniu. Ten żel bardzo dobrze oczyszczał skórę, nie miał jakiegoś strasznego zapachu, nie ma w sobie alkoholu, nie podrażniał mi skóry, a wręcz ją koił, nie podrażniał mi oczu. Ja na pewno wrócę do tej firmy, skończę to co mam i zaopatrzę się w nowe kosmetyki do nowego typu mojej cery, które teraz mam. Sądzę, że są to kosmetyki naprawdę warte wypróbowania, mają świetny skład, bardzo dobrze działają na skórę. I tak, to było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie mi znać w komentarzach. I do następnego razu. Pa, pa! Film o kuracji aksotretem, czyli izotretynoinami.